Dobra, dzisiaj taki będzie stream unboxowy, unboxing. Przede mną leży paczuszka, którą dzisiaj dostałem. Dopiero ją teraz rozpakuję pod wieczór. Cały czas leżała sobie w pokoju. Wczoraj zamówiona, dzisiaj doszła paczkomatami. Bardzo szybciutko. Jest to taka płytka do trzymania płytek z telefonów, żeby sobie można było zamontować, żeby nam ta płytka się nie ruszała. Pokażę Wam teraz, przełączę się na Firefoxa i wejdziemy na Allegro, tam gdzie tą płytkę kupiłem. Jak widzicie, to jest taka płyteczka za 12,90 plus wysyłka paczkomatem gdzieś 8 zł. Zapłaciłem za to 20 zł. Niedużo. I bardzo chyba, mam nadzieję, będzie to przydatne przy na przykład jakimś tam lutowaniu. I to wygląda tak na zdjęciach tutaj u sprzedającego. Tu widać, że możemy sobie montować różne płyty. To wygląda jak jakaś taka płyta od Nokii starej. No i niby tak, pudełko mamy i w środku mamy tą całą płytkę. Przejdźmy na chwilę do opisu. Uchwyt do naprawy płyt PCB. Zestaw narzędzi bez metody. Nie będę Wam czytał tego opisu, ale tak, o, najważniejsze cechy tego produktu to szerokość do 70 mm, 7 cm, ramiona regulowane z uchwytami mocującymi, czyli to możemy przesuwać. Dodatkowa sprężyna stabilizująca. Mamy. Platforma nie przesuwa się podczas pracy dzięki nóżkom stabilizującym, bardzo solidny, wykonany ze stali. Uchwyt posiada otwory pozwalające na stałe przymocowanie go do blatu. Oj, właśnie, to jest ważna rzecz. Brałem z dziurkami, żeby tam sobie może kiedyś w przyszłości to jakoś zamocować, tak żeby po prostu mocno się trzymało w jednym miejscu. Bo są takie bez dziurek. Wtedy musielibyśmy ewentualnie sobie wiertłem jakimś tam wywiercić dziurki samemu. No i tak to wygląda tutaj na Allegro. A teraz Wam pokażę taką ciekawostkę. Patrzcie, tutaj kosztuje to 12,90. Najtańszą, nie taką samą, inną, na AliExpressie znalazłem za 3,70. Za 3,70. Nie wiem, czym się to różni. Musiałbym mieć dwie. Za 3,70 zł. Z darmową? Nie, wysyłka 11 zł. No to czyli wyjdzie jakoś 14, 15 zł. 15 zł, no i czas dostawy 9, 5, sierpień, września. 8 września. Czyli bardzo długo bym czekał na to. Za 15 zł, tak? A ja za 5 zł więcej miałem to w jeden dzień ze sobą do domu. Także powiem Wam, że trzeba sobie tak rozpoznawać rynek i na Allegro, i na AliExpressie. Jeżeli czegoś nie ma na Allegro albo jest za drogie, no to wpadamy wtedy na AliExpressa. Za 3,70. No to czyli bardzo mało. Tylko zobaczmy, ile to ma rozstaw. Jak to pisze. Te opisy są super zrobione. Proszę pozwolić 1-3 minuty na podzwiatu na pomiarze ręcznym. No ale co, nawet nie napisali, jaki to ma rozstaw? No nie wierzę. No podejrzewam, że to... O, jest. 81. No, to czyli to jest 70 mm będzie. Za 3,70 na AliExpressie mamy coś takiego. Jeszcze raz zobaczę, czy nie przegapiłem rozmiar. Ile się jedna te. Nie piszę, jaki to ma rozstaw. Ale to są te same, tylko że z Chin. A teraz zobaczymy identyczną, jak kupowałem na Allegro. Za 12,90, co mnie bardzo
zdziwiło, że na Allegro jest taniej niż na AliExpressie, gdzie na AliExpressie mamy identyczną za 16,51 plus darmowa dostawa. No, czyli 16,51, ale też czas oczekiwania 9-11, czyli czekałbym 2 miesiące, zanim by to do mnie doszło. 2 miesiące? Nie, to jest trochę przeginka. Dlatego mnie denerwuje tylko to, że tak długo idą te wszystkie paczki do Polski. A tutaj mamy za 12,90 taniej niż na AliExpressie. Gościu chyba musiał to wziąć nieźle hurtowo. No i co? No i zobaczymy specyfikację, jaką to ma. Coś będzie podane. Nie ma, przegląd. Tu będzie pewnie jakiś opis. Tak, jest. No ale nie ma napisane. Też będzie miał 80, jak ma szerokość 80 mm, to jest zapas na te ramiona, co mocują. No i okej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię zakupu. Jeżeli już macie kupować, to polecałbym na Allegro kupować, bo dostawa jeden dzień versus 2 miesiące przy kwocie 5 zł. No, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Dobra, teraz przejdźmy do paczki, bo będę ją odpakowywał pierwszy raz. Więc włączę sobie tutaj podgląd. Wezmę sobie nożyk, żeby to odtworzyć. No i tak była zapakowana w paczkomacie. Żadnej folii, tylko po prostu tak karton sklejony taśmą, żeby się nie otworzył. I tak doszło. A, zobaczmy jeszcze, u kogo była kupowana, żeby to też było wiadomo. To jest sprzedający Pixel GSM. Pixel GSM. No i okej. Wymiar 930. I teraz sobie to odpakujemy, żeby to ładnie otworzyć. To sobie wezmę tutaj, to przetnę i to wystarczy już, żeby otworzyć tą paczkę. Nie chcę myśleć, czy ją ktoś otwierał, czy nie. I teraz co my mamy tutaj? Jakąś karteczkę. Mamy nadzieję, że nasze produkty spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku niezadowolenia prosimy o kontakt. Allegro Pixel GSM.pl. Jakaś tutaj reklama taka. No takie zestawiki by mi się przydały, pincety, jakieś skrobaczki, kurczę, nie wiem co to jest, jakieś takie do podważania, pędzelki mam. Muszę sobie kiedyś zamówić taki zestaw, jakiś lepszy. Tutaj co mamy, zestaw do otwierania, serwisowy wkrętaków, 38, 30, minus 30%. Jeżeli chodzi o taki zestaw wkrętaków, to będę inwestował w Xiaomi. Elektryczny wkrętak. Super sprawa. Mam taką nadzieję, że super sprawa, bo kręcąc łapą trochę jest gorzej chyba niż byśmy sobie nacisnęli guziczek. Takie ściski też fajne są. Mam takie, tylko że budowlane. Ale też się przydało kiedyś do ściśnięcia czegoś tam. No i co tutaj mamy? Zestaw wkrętaków podręcznych. No i to jest taka reklama, bla bla bla. Dobra. Otwieramy paczuszkę. Trochę ciężka. Faktycznie nie jest to żaden plastik. No, waży. Nie wiem, z 200 gram. Tak to wygląda, proszę Państwa. O. Po chińsku. Ktoś z nas zna chiński? Proszę bardzo, może sobie poczytać. Ja nie znam. No i z tej strony co mamy? Też po chińsku wszystko. Wszystko napisane po chińsku. I od spodu takie coś. Dobra, jeszcze co my tu mamy? No, tu będzie fakturka, to nie będę pokazywał. Są dane osobowe i tak dalej. Tak jest. Więc wypakujemy sobie to.
Zobaczymy. Boże, laptop na kolanach niewygodnie trochę te filmy kręcę. Muszę jakoś sobie rozpracować, żeby lepiej kręcić te filmiki. Ale popatrzcie się. Zielony kolor, tak? To jest zielono, na zielono wszystko. Przełączę się jeszcze szybko tylko na aukcję. I na aukcji mamy ten zielony? Nie, jakiś taki szary, ciemny kolor. Ale nie zielony. Dobra, zobaczmy jeszcze tylko. Chcę tak z ciekawości, bo to wiecie, to są takie szczegóły. Oczywiście mi jest to obojętne. Czy będzie zielony, czy szary, byleby nie różowy. Chcę tylko zobaczyć, jaki oni tutaj kolor piszą. Coś tam, taki następny kolor, zielony. Okej, okay, rozumiem. Nie ma co się czepiać. Nawet nie wiedziałem, jaki kolor. Myślałem, że po prostu ten, co na zdjęciu będzie. Nie przeczytałem dokładnie opisu. Czyli następny kolor dostałem zielony i tak miało być. Dobra. Następny kolor zielony. Nawet powiem wam, że jest ok, tak jak płytki do telefonów zielone. I tak, pierwsza sprawa, która się rzuca w oczy. Wiecie, jaka jest? Widzicie, jak to jest nierówno zrobione? Tu mamy na górze. I gdzie jest błąd? Jak myślicie? Tu mamy śrubkę pod spodem. Fokus. Mamy śrubeczkę. I teraz zrobimy mały teścik, jakiś śrubokręt wypadł mi jeden, dobra. Na początku można sobie pomyśleć, że jakaś wada, kurde, krzywo, nie? Ale to jest pewnie kwestia przykręcenia tej śrubki. Mam taką nadzieję. Ej, to nie jest kwestia śrubki. Gdzie ona trzyma? Tutaj. No dobra, wykręcę to. Co to jest zrobione? Nie, to jest w ogóle krzywo. Patrzcie, śrubkę wykręciłem. A to jest krzywo już zmontowane na samym tym. Już rozumiem. Są chyba krzywo te, albo to jest krzywe. Jeszcze raz sobie ustawię. Nie, to jest krzywe. Widzicie, jak idzie pod skosem? Jak to naprawić, jak myślicie? Czy to się da naprawić? To jest po prostu trochę to może trzeba podjąć. Spróbowałem to jakoś troszeczkę podjąć, żeby to było prosto, nie? A nie jakoś tak krzywo. Dobra, ja jeszcze tą śrubkę wkręcę z powrotem, tak jak to było. Śrubka wkręcona. Co, i mamy to krzywo zrobione. No, bardzo krzywo. Boję się to podgnąć, żeby to nie pękło. Ale trochę po podgięciu poszło. Dobra, to się tak rusza, nie? Teraz. No teraz jest prosto. Teraz jest ok. Dopiero po mojej zabawie z tym urządzonkiem. No i co? I tak to wygląda. Tu mamy śrubkę jeszcze jedną.
temperaturę, co, którą chyba regulujemy sobie. Jezu, jak to delikatnie jest ten. Co tam wkładamy, tak? Czyli zakładam, że to będzie na maksa. Dobra. Mamy to mniej więcej zrobione tak, jak powinno być. Podkładki są od spodu. I teraz sobie zamontujemy jakąś płytkę, a mam ich całą reklamówkę. Całą reklamówkę płytek. Laptopa sobie położymy na podłogę, niech sobie leży, bo przeszkadza trochę. Proszę bardzo. Na razie wziąłem jakieś tam 3, raz, dwa, cztery, pięć płyt głównych, które sobie po kolei będziemy mocować. Na pierwszy rzut oka pójdzie płytka od BlackBerry 9900. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Aha, tu mamy takie te. Raz, dwa. Czyli najlepiej robić tak. Wkładamy w ten tutaj otwór i mocujemy ją. Dobra, płytka jest zamontowana. Fajnie to siedzi, powiem wam. Super. Gdyby to było przymocowane do stołu, tylko rusza nam się na boki, ale tak o, ani drgnie. Czy można. No, gdyby jeszcze tak się nie chlebotało na lewo, prawo, to by było już idealnie. Ale do lutowania. Widzicie? Jakie są te luzy? Czy może nie dokręciłem śrubki? Nie, dokręcone są. Na maksa. Tak, jakby było. Za duża jest przerwa pomiędzy tymi kockami, które się przesuwają. Gdyby one były równo prawie że z płytką, wtedy byśmy nie mieli takiego luzu dużego. Zawsze można coś tam sobie podłożyć, nie? Żeby tak się nie trzęsło. Jakiś papier czy coś. Ale generalnie spoko sprawa. Teraz tylko lutownica jakaś. I sobie dłubiemy. Nam się nie przesuwa płytka. Ok. BlackBerry 9900 zamontował się bez problemu. Zobaczymy teraz płytkę z Nokii. Jakaś stara. I tak samo ją zamontujemy. Pach, pach, pach. No, trochę za duże są te luzy, szkoda. Ale coś można sobie tutaj podłożyć zawsze. Jeżeli chodzi o tą, to nie, to nie wejdzie, tylko bokiem możemy to włożyć. Ale trzyma się, nie wypadnie. Bo w tych klockach mamy takie wyżłobienie, jak widać. Jak widzicie. Kierowki. Nokia zamontowana. Kolejna płytka BlackBerry 9300 chyba 20. Nie pamiętam już. No chyba tak, chyba BlackBerry 1920. Set zamontowana. Chyba generalnie spoko. Na pewno się przyda przy jakimś tam dłubaniu.
Tak, trzeba będzie jakoś pomyśleć nad jakimś takim dystansem, żeby to tak się nie chlebotało. To jest jedyny minus chyba teraz z tego co tej całej płytki. No to co to było za płytka? BlackBerry 9000 i następna BlackBerry 9000. To są już to, takie dawce organów. Wiecie, jak potrzebuję jakiś kondensator, biorę schemat, patrzę i biorę do jakiegoś tam przeszczepu. Czyli tak wygląda płytka kupiona na Allegro z zostawą, która kosztuje 12 zł z zostawą. Wyszło mnie 20 na AliExpressie. Bym czekał 2 miesiące za ciut niższą kwotę. Nie opłacało mi się go czekać tyle. Więc bardzo dobrze, że kupiłem ją na Allegro. To jest jakaś tutaj firma Best. Best. Czy jest The Best? Nie wiem. Nie znam wszystkich ich produktów, ale po styczności z pierwszym to nie jest takie super the best, ale nie ma co narzekać jak za tą kasę. Są oczywiście inne też do montażu takich płytek droższe, ale brałem ze względu, miałem jeszcze do wyboru inną, wyższą w ogóle, ale zdecydowałem się na tą, ponieważ zaraz wam coś pokażę na szybko jeszcze. Dlatego, że chciałbym sobie jakąś ją tutaj pod mikroskopem zamontować. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tylko, że jest jeden minus. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to przesuwać w jedną i w drugą stronę. Najlepiej, jakby był jakiś taki stół, który ma oś X i Y. Wtedy jakbym sobie zamontował i na przykład mógł przesuwać, zablokować to, no to już wtedy pod tym mikroskopem mogłem sobie tam lutować fajnie. A ten mikroskop z AliExpressu za 160 zł daje rady. Dla amatorów jest naprawdę zarąbisty. Polecam, jeżeli ktoś chciałby sobie polepszyć swój arsenał do lutowania na początek. Dobra, telefon wejdzie. O, już trudno. A nie chcę nawet niszczyć obudowy, bo szkoda. Więc, o, czy taka płytka wejdzie? Pewnie się zastanawiacie, co to jest. Do ładowarki indukcyjnej. Kupowałem też z AliExpressa. Podłączamy pod USB. Jeżeli mamy telefon, który obsługuje ładowanie indukcyjne, co? Stawiamy sobie wtedy na tym telefon i ładuje nam wszystko. Tutaj wejdzie ta płytka, taka okrągła. Teraz zobaczymy. Weszła. Nie jest to tak idealnie. Trzeba ją jakoś dobrze tutaj ścisnąć na górze. No ale dobra, powiedzmy, że siedzi. Można coś tam zawsze hotem podziałać lub zwykłą lutownicą. Ja kupiłem dwie sztuki. Czy jedną? Nie, dwie. I był uszkodzony tutaj rezystor. Jeden rezystorek był uwalnięty. Nie działało po podłączeniu do ładowarki. I co najlepsze, z drugiej strony nie mamy diody LED. Chińczyk wysłał mi bez jednej diody LED. Reszta działa, ale sam fakt, nie? No, pokażę wam nawet, jak to działa. W sensie,
co się dzieje po podłączeniu pod ładowanie. Jak to wygląda. Power. Czerwona dioda, czyli nie mamy nic, co by tutaj ładowało tą tym indukcyjną cewką. Jeżeli byśmy przyłożyli to do jakiegoś urządzenia, które ma taką opcję ładowania, zapalają nam się na niebiesko diody. Tak to wygląda właśnie. Widzicie, jedna dioda nie świeci. Ta tutaj. Oczywiście mam takie urządzenie. Mógłbym Wam nawet pokazać no, w tym filmiku, jak to działa. Może ktoś by jest ciekawy. Chwila, tylko sięgnę do szafki po moduł, który potrafi ładować. Już pokażę Wam w tym filmiku. Dwa w jednym będzie. Takie coś. Podłączamy do telefonu. I dzięki temu możemy z każdego telefonu zrobić telefon, który ładuje się indukcyjnie. Jak to wygląda? W przypadku BlackBerry 9000 będzie trochę lipa, bo gniazdo ładowania jest z boku. Także jak to będzie wyglądało? Wpinamy tutaj. No i co, i tak to wtedy, nie? Głupio to wygląda, dlatego to jest dla telefonów, które mają ładowanie gdzieś pod spodem. Zobaczcie, jak to działa. Przyłożę. Widzicie? Zapaliło się. Świecą się diody, czyli ładuje mi telefon. Obrócę go. Jest ikonka ładowania. A żeby być ciekawskim, jakim to prądem mi ładuje, bo mam tutaj takie urządzenie. Wow, 1 amperem. Zdziwiłem się. Serio. 1 amper poszedł. A ile volt? 360. 360 volta. 1 amper. Dobra, nie wiedziałem, że tak dużym prądem to potrafi trzaskać. Trzy sześćdziesiąt. Trochę dziwnie jakoś. Nie wiem dlaczego 3, a nie 5. Ale ładuje telefon. No jeszcze raz Wam pokażę, żeby nie kłamać. O Jezu, już 5 volt, coś miernik się popindolił. Coś mi nie grało właśnie. Jest 4,97. O, rozłączyło się. Dobra, teraz ładuje. A nie, patrzcie. Cztery trzydzieści, jeden amper, 4,40. Rozumiem. Czyli ładowanie indukcyjne ma jakieś straty. Dlatego tak jest. Nie jest tak idealne jak ładowanie zwykłym kablem. 4,30 teraz volta, tak? A będę przesuwał tą cewkę. Teraz trafiłem w 5 V. Przesuwam bok trochę. Widzicie? Różnie to bywa. 4,60, 3,88, 4,7. Przesunąłem trochę tam, teraz w tą stronę. Idealnie chyba na środku jest 5 V. 0,82 A. Tutaj przesunąłem, skakuję. Na
1 amper. Różnie, nie ma takiego stabilnego jakby. A przesuwam cewkę, nie? On co jest pod spodem. Dlatego tak się zmieniają wartości. No i tak to wygląda. Kupiłem takich cewek. Dwie. Na razie tego nie używam. Chciałem zmodyfikować jeden telefon, żeby na stałe tutaj zamontować taką cewkę. Tylko nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Dlaczego? Bo co się stanie, jak podłączę kabel ładowania, będzie w środku taka cewka, tak? Musiałbym, kurczę, spytać się kogoś, kto się zna na tym, gdzie tą cewkę by najlepiej trzeba było wpiąć. Także jakby ktoś wiedział, gdzie się w telefonie taką cewką wpiąć, jaki układ. Czy za baterią, przed baterią? Cholera wie, nie wiem. Dobra, na tym zakończę ten filmik. Miał być o płytce, a skończyło się na ładowarce indukcyjnej. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Kończę, pozdrawiam.